Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Strefy 51. Hey Pierce, next time we see a liquor store, we should check it out. You know, in case it's full of insurgents. You know people get shot for looting. Man, we're armed to the teeth. Who's gonna shoot us? Nie przerywać mi. Ja tutaj gadam. Dobra, chyba tędy powinniśmy iść. Chociaż nie wiem. 4th Infantry, this is Echo Squad. Respond, over. Ale szlagi. Niesamowite. Pewnie mapa się wczytuje. Czemu to się zamknęło? Nie mam pojęcia. Otwórzcie mi to. I'm with you. Ej, czemu oni przeszli przez to? Ja nie mogę. A, tu jest, a przed chwilą tam był. No, nie można rozbić lampy. Okej, może po prostu poszedłem w złą stronę. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Może tędy trzeba było przejść, nie wiem. A coś mi się wydaje, że stąd to ja przyszedłem. Chociaż... Sam nie wiem. Chyba tędy powinienem iść. Tak, to jest dobre miejsce. To są dobrzy czy źli? Już nie ogarniam. To są dobrzy. Ale mnie zdjęli. Niesamowite. Dobra. I dated a girl from Nevada one time. To tylko kartka papieru. Trzeba uważać, żeby nie zginąć. W końcu to jest trochę wyższy poziom trudności. Poziom drugi z trzech. Kurde, co ja robię? Target acquired. Looks like you got him, sir. Watch out! That thing's still down. O nie. Co to jest? Zaraz załatwiam. Niskie morale oddziału, świetnie. Tego było mi trzeba, naprawdę. No, przeczekajmy sobie chwilę. Rozwalimy to coś. O kurde, ale twardy. Oż ty! Naprawdę mamy bardzo niskie morale oddziału. Dobrze jest. No, zaraz go wykończę. Albo on mnie wykończy. Nie, chyba nie jest aż tak źle. Niezbyt przyjemne miejsce do grania. Strasznie ich tu dużo. Nie, to nie jest broń dla mnie. Lecimy dalej. Tutaj.
ale już go załatwiłem. Oh, this gets better by the damn minute. Gdzie oni są? Kurde. Tu się muszę dostać. Zamknięte. Bo oczywiste, że będzie zamknięte. No dobra, ale tu nikogo nie ma. Przynajmniej ja nikogo nie widzę. Więc o co chodzi? Dobra, chyba muszę podejść tu z nimi. Tam jest jeszcze gość. Dlatego nie mogłem ukończyć tego punktu kontrolnego. Na tym to wszystko polega. Spotka się z 4. Dywizją Piechoty budynku. W budynku sądu. Aha, czyli to jest budynek sądu. O nie, tekstury się popsuły. No nie wierzę, jak to naprawić? Co jest? Patrzcie, jak patrzę się w tą stronę, to jest dobrze, a jak spojrzę... Będzie zabawna gra. Może zginę, o, to jest dobry pomysł. Może wtedy się naprawią tekstury. Czasem tak się dzieje. Albo będzie jeszcze gorzej. No, dawaj, wczytaj się, gierko. No, w sumie wygląda całkiem nieźle. Przejdziemy sobie to jeszcze raz. I skopa. No, na razie wszystko wygląda ładnie. Zobaczymy, co tutaj będzie. Ale już coś czuję, że... że to jednak chyba będą zwalone tekstury, jak zawsze. A nie, jednak wszystko jest w porządku. Oh yeah! Ale ich załatwiłem. No chodź. Można tu kopnąć albo coś w tym stylu? Nie, można kucnąć jedynie. Dobra, to jest mój. O, barykada. Dobra, to wracamy. Szukamy innego wejścia na górę. Gdzie oni strzelają? Kurde. Może tędy będzie się dało przejść. Nie, zamknięte. Może tędy, w tej linii, o. Patrzcie, jakie fajne. Jedziemy na samą górę w magiczny sposób. Nie no, lina była. Delta Force. Oh man, am I glad to see you. Stairs are blocked. Use a crawl space over there. Chyba jeszcze. Chyba to przeżyje. A na wszelki wypadek. Nie, jest wszystko w porządku. Już myślałem, że nie przeżyję tego. Dobra, tu się mamy spotkać.
tylko muszę tu jakoś przejść chyba tymi schodami, bo inaczej tam się nie dostanę. No i dobra, lecimy. O, już widzę coś do złapania. Akta odzyskano, odblokowano. O, muszę tędy iść. No niech będzie szybem wentylacyjnym. Dobra, chyba tędy pójdę. Powinno być dobrze. I coś, wydaje mi się, że zaraz tu mi coś wyskoczy. Bo tu coś zbyt cicho jest. O, już są. Już czekali tu na mnie. Dobra, chyba tędy zajdę sobie na drugie piętro. Nie mam żadnych granatów, tak to by mi tam zrzucił coś. Trzeba się zająć nimi w inny sposób. Dobra, skaczemy. To jeszcze jeden gościu. Dobra, zginął. Co, jeszcze niżej schodzimy? Tak. Dobra, chyba już wszystkich wykończyłem. O, znowu akta. Co je złapać? Nie wiem, do czego to jest przydatne, ale zawsze je łapię, jak tylko widzę. O, zginął. Właśnie, co to jest? Jakiś pół robot, pół kosmita, pół człowiek? Naprawdę, nie postarali się z teksturami. No i skąd te strzały? Tu są. Dobra. O, naboje, naboje. Tell those guys to open up the damn barricade. When the attack started, we stockpiled all our munitions. Sir, these bastards are attacking us on US soil. It's happening here. Is this a training exercise or what? We can hear them talking on the radio. They're taking orders. There's a field commander out there, a chain of command, and a mission. Doesn't seem like some chicken shit militia. You've gotta get us out of here, man. We're not equipped for this kind of thing. Oh yeah. Man, you ain't gonna believe this. Pierce, get over here. Lock it down, soldier. O, ktoś oberwał. Jakiś frynt nasz chyba. Wake up, Ambrose, it's Summers. We found him wandering around hiding from the militia. He's in shock or something. It's like seeing a ghost. Yeah, you died in Iraq, Summers. Not exactly. The government's been holding him underground in some kind of hospital, right? Yeah. Bunch of us. Convicts, some Mexican illegals. But mostly it was soldiers, MIAs like me. He's been in this medical trial. Has something to do with the militia operating. Oh, yeah. Reborn program. It's a black ops R&D thing. They're using materials we found in Iraq. Trying to make better soldiers. What do they do to you? Shots and pills at first. Operations. Then they got creative. They tried the more aggressive procedures on the homeless guys first. You know, get it right. If it didn't kill them, they gave it to us. Wow. Straszne rzeczy się dzieją. I don't buy it. Maybe for the enemy, but US soldiers? Delta Force? No way. I believe it. I'll kill the people who did this to you. We put our shit on the line and this is our payback? I went to your funeral, man. This can't be true. Tell me you went AWOL or something. You son of a bitch. You'd rather believe he just bailed on us? I'd believe that quicker than I believe this Abu Ghraib bullshit. The Reborn Militia, what's their agenda? They're just following the guy in charge, the one who broke us out. Pierce, we gotta get him out of we here. We should take him to base camp. Colonel Green said... No way! Not that guy. Green's a politician. Our orders are to take... Ambrose, don't say one word to me about orders right now. Noah Weiss. If you can find her, she can help me. She's here, assigned to this op. We'll sneak Summers into base camp, take him straight to Weiss. Grayson, listen to me. When I put on this uniform, I took an oath. Yeah, so did Summers, Ambrose. To defend against all enemies, foreign and domestic. He's a soldier, he did his job, and look what they did to him.
I don't give a damn what our orders are right now. Until we find out what's going on, I'm here for you guys, and that's it. Easy for you to say, you don't have a family to feed. Ambrose, I can prove that the Reborn program is real. Take me to Noah. No dobra, możesz udowodnić, to cię zabierzemy. Sir, they're breaching the door! Oh god, not again! Kurde! Jeszcze więcej! Macie bram! Jeszcze jeden. No, wszystkich załatwiłem granatami. When's the last time you boys slept? Tuesday, sir. Shit. Pierce, somebody's gotta escort them back to base camp. Reborn are rounding up civilians and moving them to a drive-in on the outskirts of town. They're gonna kill them, or worse. I'll go with Summers and Pierce. Check out the drive-in. Man, I don't wanna leave you guys. No. Nah, we'll be all right. Nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Damy radę. You guys watch out, all right? Especially okay. You, Summers. Hoorah. Let's go, boys. Good luck, Captain Pierce. Summers, the stuff he's saying, it doesn't make sense. What? He believes it. He's been in a VA hospital, but not the medical kind. The mental kind. I think he's crazy. Nie, pójdziemy za nim. For real. Nie wygląda na takiego szalonego. No idź. Zniknął. Nie, jest tutaj. No idź. On jest duchem, mogę przez niego przejść. No dobra, jak idziecie za mną, to... To już chodźcie. Summers, man, you look like hell. You okay? I feel a lot better than I look. I wish we hadn't left you, man. We didn't know. It'll be all right, man. No i co? Skaczemy? Yeah, it'll be all right. Ta. I lecimy dalej. O, tu jakiś gaz jest. Wejdziemy w to, zobaczymy co się stanie. Oczywiście, że nic. No, już słyszę tam. Ale nawalają! Nie, nie zabijecie mnie. Kurde, zabili mnie. No, wczytuj się. Dobrze. Bagno. Przejdź do kanałów powodziowych. Summers, man, you look like hell. You okay? Teraz trzeba uważać. I wish we hadn't left you, man. We didn't know. It'll be all right, man. Co uciekacie? Tam coś może będzie, jakiś skarb. Te same śmieci, nic wartościowego. Trzeba uważać, żeby nas nie zabili. Midway, kolejny raz, tablica. Chodź ty! Tu trzeba uważać. Nie mam granatu. Trzeba trochę zregenerować życie. No, jeszcze chwila.
Już jest dobrze. Już jesteśmy w pełni sił. Tu coś jest? Jest. Jakieś skrzynki. A, amunicja jak zawsze. Oj, tam mamy się dostać. Fajnie. Może będzie checkpoint. Skąd? Skąd oni strzelają? Kurde, muszę się schować. No, wykończcie ich. Ja sobie tu odpocznę chwilę. No. Patrzcie, nie wychyli się. Może od tej strony go zajdziemy? I dobrze. O to chodziło. I wchodzimy tu. No, jest checkpoint czy nie ma? Bardzo by się przydał. Cisza. What now, Pierce? Pustki. Tu coś przelazło tą dziurą, widać. Pewnie zaraz to spotkam. O, właśnie jest. Akta. Jakaś broń. No i co, ślepy zaułek, czy co? Czy złą drogę wybrałem? Ciekawe. No, tędy mamy iść. Rozpadają się na milion części, że nawet ich zwłok nie widać. Na milion części, tak. Nice one, sir. Nice one. Tam już nic nie ma. Nie wiem, po co ja tam strzelam. He he. Chłe, chłe, chłe. No i znowu przechodzimy przez jakieś wrota. A checkpoint? Tu będzie, na pewno. Ty, 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 ty. No to się nie otworzy. Wybuchnąłem ich wszystkich. No, zamknęły się na szczęście. Otworzycie to czy nie? Co mamy? Aktualne zadanie. Zabezpiecz kanały powodziowe w drodze do kina samochodowego. Wyeliminuj przeciwników. Czyli taki standard. Standardowa, prosta misja. They're looking for people. We better stay off the street. Dobra. Cały czas pisze mi on morale oddziału wysokie. A checkpoint? Kurde, szkoda, że tu gry nie można zapisać. Bardzo szkoda. Jest punkt kontrolny. Zabili ją. Dobra, tu mamy co? Niby studnie. O, na huśtawce. Można się pochuśtać.
Zabawne, naprawdę. Dobra, staniemy sobie w tym kółeczku i zakończymy ten odcinek. To już 25 minut trwa. Tak więc, jeżeli podoba Wam się ta seria, komentujcie, subskrybujcie mój kanał i piszcie komentarze. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!